Kongres Nowej Prawicy, bardzo proszę. Kamil Frydlewicz, KNP i sztab Jacka Wilka. Panie pośle, jesteśmy w środku kampanii prezydenckiej, nie sposób nie poruszyć tego tematu. Wy, PSL, wystawiacie kandydata, który praktycznie nie różni się niczym od urzędującej już głowy państwa, Bronisława Komorowskiego. W jego programie można przeczytać, że chce on zakończyć wojnę polsko-polską, chce on pokoju na polskiej scenie politycznej, czyli dokładnie to, co postuluje Bronisław Komorowski. Pytanie, po co takiego kandydata wystawić? Czy nie lepiej poprzeć innego kandydata, który realnie różni się od innych kandydatów i jest w stanie coś wnieść do sceny politycznej, żeby nie być gołosłownym? My wystawiamy kandydata mecenasa Jacka Wilka, który nie bałby się zawetować podniesienia wieku emerytalnego, zawetować podniesienia VAT-u, zawetować posłania sześciolatków do szkół. Czy wasz kandydat również czymś różniłby się od innych kandydatów, czy po prostu byłby Bronisławem Komorowskim w wersji chłopskiej? Nie, to pierwszy pogląd, jaki słyszę o tym, że Adam Jarubas jest kopią czyjąkolwiek, a już urzędującego prezydenta. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że jest zupełnie odmiennym kandydatem. Po pierwsze, z racji różnicy pokoleniowej, zupełnie innej... Różni się wiekiem tylko, tak? Tak, no, ogromna różnica wieku, ale to całość z tym związana. Ma zupełnie inne doświadczenie. To jest pierwsza próba startu kogoś, kto ma doświadczenie z Polski lokalnej. Może to trochę na wzór amerykański, gdzie gubernatorzy często ubiegają się o urząd prezydenta. Nie ma niemalże innej drogi niż taka powolna droga pięcia się w karierze politycznej poprzez aprobatę w swoich środowiskach lokalnych. Marszałek Jarubas jest taką osobą, która po raz trzeci została marszałkiem województwa, ma znaczące sukcesy, ma wsparcie swojego regionu. Zobaczymy, to jest ciekawe też myślę dla państwa jako przyszłych polityków, jak my jako społeczeństwo zareagujemy na tą propozycję. Jedna rzecz przynajmniej. Czym różni się od Bronisława Komorowskiego w kwestii programu? Jedna rzecz przynajmniej. Przepraszam kolego, kandydat Jacek Wilk od Janusza Korwin-Mikkego. Takie trzy różnice programowe. Jest merytorycznie znacznie lepiej przygotowany. Trzy różnice programowe. Programowe, bo ty mówiłeś o posyłaniu sześciolatków do szkół, mówiłeś o wieku emerytalnym, mówiłeś o wysokości podatków, więc słucham, trzy różnice programowe. Nie tylko liczy się treść, ale liczy się również forma. To samo powiedział pan poseł Smolarz. Jeszcze raz powtórzę, że nasz kandydat jest znacznie lepiej merytorycznie przede wszystkim przygotowany do tej roli niż Janusz Korwin-Mikke, który pokazał już 20 parę lat, że nie jest w stanie osiągnąć wyników wyższego niż parę procent. Nasz kandydat jest w stanie ten szklany sufit przebić. No cóż, ja mogę... Ja mogę tylko dodać, że jak słuchacie opinii o Adamie Jarubasie, to często można usłyszeć, że on nie tylko różni się od innych kandydatów, w tym oto pana prezydenta, ale różni się także w wielu obszarach, ma własny pogląd, własne zdanie od ścisłej linii programowej Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc to dowodzi jego własnych przemyśleń i tego, że kreuje swój program. W sobotę w Opocznie przedstawiał 10-punktowy program. Wiele z tych rzeczy, o których już tutaj wspomnieliśmy, jest zawarte w tym programie, tak jakby chociażby wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Wiele tych propozycji zostało przedstawionych i to jest znacząca różnica na korzyść kandydata, jakim jest Adam Jarubas. Nie martwią pana, co tu dużo mówić, no fatalne sondażowe wyniki Jarubasa, 1-2%. Tak, no sporo poniżej waszych wyników wyborczych. Nie mówię o wynikach wyborów do sejmików samorządowych. Tak. Odnosimy to do poprzednich wyborów parlamentarnych, o wiele niżej. Nie do parlamentarnych, powinniśmy to odnosić przede wszystkim do wyborów prezydenckich, bo w tych kategoriach możemy porównywać. Wygląda na to, że będzie miał o wiele gorszy wynik niż Waldemar Pawlak. My się spodziewamy znacząco lepszego wyniku. My jesteśmy jeszcze w trakcie kampanii, w środku kampanii wyborczej. Adam Jarubas bardzo ciężko pracuje, spotyka się z ludźmi, nie unika odpowiedzi, nie unika dziennikarzy, nie unika pytań, jeździ, rozmawia z przedstawicielami Polski lokalnej i co ciekawe, to też uwaga ze strony środowiska mojego politycznego, że spotykając się z takimi ludźmi młodymi jak wy, zyskuje bardzo wiele i młodzi ludzie wprost mówią, no nie wiedzieliśmy, że to jest tak sympatyczny, młody, a jednocześnie dobrze przygotowany kandydat i to jest na jego korzyść. Liczymy, że w tej trudnej dla nas konkurencji wyborów prezydenckich Adam Jarubas zaprezentuje program Polskiego Stronnictwa Ludowego, swój program, a także uzyska znaczące poparcie, w czym bardzo mu kibicujemy i zachęcamy do głosowania na tego kandydata. Platforma Obywatelska.